pierwszej ligi mężczyzn pomiędzy drużynami. Drużyna gości: TTCup.com, KS Polonia Kielce. MDC Kwadrat Park Gliwice. W składzie drużyny gości wystąpią kapitan drużyny Krew Damian. Wystąpią kapitan drużyny Tomicki Jarosław, Felka Grzegorz, Masłowski Jakub, Podawski Bartosz oraz Szefek Karol. Dzisiejszy zawodu dla was prowadzą Nowak Marta i Florek Bartłomiej. Proszę drużynę o sportowe przywitanie. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w imieniu klubu tenisa stołowego Gliwice. Dzisiaj pamiętny dzień, gramy o tak naprawdę wejście do Superligi. Za moimi plecami pierwsze pojedynki, Jarek Atom Tomicki i Kuba Masłowski walczą tak naprawdę. Rozpoczęliśmy ten pojedynek. Cieszę się, że mogę z państwem być, że mogę to realizować. Ja jestem menadżerem tego klubu, nazywam się Robert Ogłaza. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Pewnie w trakcie całego meczu będziemy się widzieć nie raz, więc na razie zapraszam do oglądania, a za chwilę podam kilka informacji na temat klubu. Dzięki serdeczne. Cześć, witam serdecznie jeszcze raz z hali Centrum Sportowo-Kulturalne w Łabędziu. Jesteśmy po pierwszych pojedynkach, jest z nami Jarek Atom Tomicki. Jarku, jak się czujesz? Czuję się dzisiaj bardzo dobrze. Ostatnia kolejka naszej ligi. Bardzo ważny mecz z Kielcami, ponieważ jeżeli wygramy dzisiaj ten mecz, uda nam się wygrać, to mamy szansę jeszcze na baraże o Superligę. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Ja swój pierwszy pojedynek wygrałem w piątym secie do 9, także jestem pozytywnie nastawiony i myślę, że damy radę dzisiaj. Jarek, znamy się nie od dziś. Jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem w lidze. Powiedz mi, jak ci się gra z młodymi zawodnikami? Powiem tak, że gram już 35 lat w tenisa stołowego i jest to dla mnie wyzwanie grać z tymi młodymi zawodnikami, ponieważ grają bardzo szybko, są wytrenowani, ale ja czuję się jeszcze na tyle na siłach, że staram się walczyć z nimi i robię co w mojej mocy, pokazuję swój najlepszy tenis w tym sezonie, cieszę się grą i mam nadzieję, że to da efekt w postaci awansu do Superligi. Okej, za to trzymamy kciuki i wierzymy, że tak będzie. Natomiast co powiesz młodym adeptom, którzy są na widowni, którzy obserwują na relacji? Myślę, że niech obserwują, niech analizują i niech grają jeszcze lepiej od nas. Jarek, dzięki serdecznie. Powodzenia. Dzięki.
Cześć, witam ponownie. Jest z nami prezes KTS-u Gliwice, Dariusz Stojer. Darek, jeden z najważniejszych meczy w tym sezonie. Jak wrażenia? Pozytywne. Prowadzimy 3-1. Jak widać, goście stawiają duży opór, ale dajemy radę. Tutaj kibice nas wspierają. Kibice Polonii również nas tutaj motywują do większego kibicowania naszym zawodnikom, a zawodnicy grają dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Darek, jeżeli dobrze pamiętam, to 6-7 rok, tak, prowadzenia klubu i walka o Superligę. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Szósty rok, w 18 powstał KTS Gliwice i od tego czasu jakby pniemy się do góry. Graliśmy już 2-3 lata temu w barażach o Superligę, no wtedy się nie udało. W tym roku może powalczymy o coś więcej, więc zobaczymy. No, wszystko tutaj się wyjaśni na stole. Okej, dzięki serdeczne. Zapraszamy na mecz. Hejka, to już ostatnie nasze wejście. Jak to w sporcie bywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Natomiast nic się nie dzieje, dalej jesteśmy w grze o baraże do Superligi. To był nasz ostatni mecz, natomiast układ tabeli jeszcze nie jest znany, więc tak naprawdę wszystko zależy od tych ostatnich spotkań. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. Jak widzieliście, od 14 do 17 mecz potrafił trwać 3 godziny. Myślę, że emocji było dużo. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, wszystkim kibicom, sympatykom. Bądźcie z nami, będziemy Was informować na bieżąco, co się dzieje i mam nadzieję, że zostajecie z nami na zawsze. Hejka!